Okej. W zasadzie mogę powiedzieć, że odwaliłem kawał dobrej roboty. Po prostu nie dało mi to spokoju, że ta kamerka nie funkcjonuje w 100%. I zrobiłem obiektyw, naprawiłem. Jest teraz wszystko już tam przyklejone, wyregulowane. Głośnik też podłączyłem, już jest dźwięk w tej kamerce, że możemy sobie, jak coś będziemy nagrywać, odtwarzać filmik z dźwiękiem. Mikrofon, wszystko działa, przyciski tutaj działają. Wyczyszczone obiektyw i matryca. Niestety matryca jest z tą plamką, co na poprzednich nagraniach pokazywałem. Natomiast obiektyw jest wyregulowany. No i co? I mam taką kamerkę na rower. Albo gdzieś coś, żeby szybko nakręcić. I wiecie, co zrobię? Chyba wyjdę sobie na rower i właśnie ją przetestuję na rowerze, jak ona będzie kręcić filmiki w 60 fipsach w tej opcji 720p. Nawet pokażę wam, że chyba będzie słychać dźwięki. Teraz włączyłem nagrywanie Full HD. Słychać takie pik, pik, pik. No, także jakość jest ustawiona dobra, ostrość normalna. ISO sobie ustawiłem na stówkę. No i zobaczymy, jak ona się sprawdzi w terenie, na rowerze. Wyczyszczona wszystko z przodu, z tyłu i matryca. Także tak to teraz wygląda na dzień dzisiejszy. Już nic nie będę przy niej grzebał. Stawiam ją tak, jak jest.